Siema, z tej strony Tristus i w dzisiejszym odcinku wszyscy jesteśmy ubrani na biało, ponieważ kto najmniej się ubrudzi, ten wygrywa. Mamy dzisiaj przygotowane kilka kategorii. Pierwszą z nich jest ściana markerów. Kto przejdzie z najmniejszą liczbą rys, ten wygrywa. Drugim challenge'em jest jedzenie arbuza, ale musimy zrobić to jak najszybciej, bo sami wtedy wiecie, to jest naprawdę brudna robota. Następnie będziemy taplać się w błocie, jakkolwiek to brzmi, a ostatnią konkurencją będzie unikanie balonów z farbą. No co panowie, zaczynamy od markerów, ponieważ to chyba najmniej brudzi ze wszystkich challenge'ów. Ja uważam zupełnie inaczej. Chłopaki się ze mną kłócili, że niby nie da się w tym wybrudzić, a mi się wydaje, że właśnie bardzo łatwo się w tym wybrudzić. Zobaczcie, co jest w środku. Jak to jest możliwe, żeby nie dotknąć tych markerów? Przecież to jest niemożliwe, tu jest tak mało miejsca. Kto przegra w papierkami nożyce, ten idzie pierwszy. Dobra. Dobra. 3, 4. No kurde, czemu się każdym razem przegrywam? Możesz udowodnić, że da się tym ubrudzić. 4. Ja jestem trzeci. Tak. Na pierwszy ogień. Chciałem tylko zauważyć, że jeśli się challenge nie zaczęło, Zipek już ma brudną bluzkę. Tak, no bo słuchajcie, no położyłem bluzkę na jakim, na wiadomo, w T-Squadzie to jest tak, że wszędzie jest brud. Pleśni, nie, no, żartuję, oczywiście nie jest tak, ale na stole akurat było coś rozlane. Zipek, obyś się ubrudził jak najbardziej. Ja mam najłatwiej, jakby nie patrzeć, nie? Tak, no bo tak. Jestem najmniejszy. Nie wiem jak to zrobię, ale na pewno wyciągnę swój telefon. Ja będę strategię podglądał tutaj. Jaką strategię? Po prostu... O kurde, Zipek to... Dotknąłem głową! Jakiegoś marka... Nie! Faktycznie głową! Mam na ręce pomazane! No kurde! To jest niemożliwe, ja wam mówię! Jasna krycha przez plecy ci przeszła. Nie! Tak. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby przez to przejść, nie zostać wybrudzonym. Ale będę... Jaki to jest śmieszne! Całe spodnie umalone już! Nie! 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 Kurde, końcówka! Przyszedłem! I co? Co? O nie! O nie! Co jest grane? Jesteś umalony, totalnie! Logo Nike wszędzie, logo Nike jest! Kurde! I nawet na ręce mam pan! To teraz ja? Ja podglądam techniki u was. Dawaj, Ernest! Dawaj, Ernest! Wyobraź sobie, prawie Ernest wychodzi, a jego ciągnę za nogę z powrotem. Ernest, popatrz! Ty, patrz, on daje radę schowany! Tylko plecy zaraz będą. O nie! No, o, dotknął czegoś plecami, widziałem to. O, teraz rączką! Dobra, pierniczę to! Ale spadł! Ale poszło! O, teraz głową jeszcze! O kurde, na plecach panowie! O nie! O nie! Dawaj! Ej, czy ty to powysuwałeś, Zipek, bardziej? Nie, nic nie zrobiłem, naprawdę. Popatrz, tutaj no, teraz. O, tu jest najgorzej, na samym końcu. O, przeszedł. O nie! Kto by się spodziewał, że on to przejdzie? Czuję, że jestem cały uwalony. Ale ja ciekawe, czy uwalę się bardziej ja, czy Łukasz? No na pewno, ja już wiem, że się uwala cholera. Patrz na jego plecy. Patrz na jego plecy. O ja! No spodnie! Ej, no, dowaliłeś ale zniszczyłeś, chyba. Ale zniszczyłeś spodnie, stary. Teraz się nawet w perwolu nie umyją. I co mama powie na to? Co ty? No! No! Ale co to tak też można? Co to ma być? Co to za drastka? Ty to już miałeś, stary. Nie miałem. Stary, a zobacz jak na plecach jesteś uwalony. Stary! Aaaaaaah! Walcz! Chodź mi! Do pierwszego maźnięcia, stary. Nie! Ty masz większy zasięg. A ty... Oooo! Nie więcej! No dobra. Ja też chcę. Patrz. Ty... Nawet nie zacząłem, wiesz. Jak mogłem się ubrudzić na brzuchu, idąc w tej grze? No nie. Co on robi? Co on robi? O kurde, chłopaki, chyba markery się połamały. Czekajcie, prawie mi się udało. O kurde, bez kitu dla Łukasza to jest przywołany się. Chłopaki, ja markami jestem także, no zobaczcie na to. O gdybym tak zrobił, to nada! Patrzcie na to! Ej. Dawaj, Łukasz, wychodź. Co on? Co? Patrzcie, jakie tu kolory są w ogóle. Te nogi, weź się obróć do okna. Stary, ale w jakich kształtach ci się to w ogóle odbiło wszystko? Porównane no, zobaczcie, jest, cała ręka. Ej, dobrze mi poszło! Wiecie co, czułem, że cały czas coś mi rysuje skórę, bez przerwy. Więc jak widzicie, w pierwszej konkurencji powinien wygrać Zipek, ale dzięki mojej niesamowitej inteligencji udało mi się zmienić ten wynik, więc zwycięzcą jestem ja. Mamy tutaj pięknego arbuza za 17 zł i teraz musimy go, panowie, rozwalić. Kto przegra w papierkach i nożyce, ten musi go otworzyć. Za pomocą młotka. Tak, młotka? Dlatego, że wtedy uwalisz się, stary, bo musisz w niego ale bawić. Jest jedna zasada, nikt nie może się ruszać, nawet osoby, które jakby przegrały, czy nie? To weźmy gumowy młotek, zrobi większe, BOOM! Tak, a ma zrobić prawda. Jak najmniejsze. A, to nie Łukasz, bierzemy, to tak. Widelec dajcie. Dobra, gramy 3-4. Dawajcie, panowie. 3-4. 3-4.
4. Jak to jest możliwe? A nie, bo Zipek przegrał, więc to jest przecież możliwe, no. I co ja mam go nie, no uwalimy się wszyscy, wiecie o tym. Ja bym dał dyktę na stół, bo szkoda nam kolejnego stołu, chłopaki. O, patrz jak się ubrudziłeś. Przed sobą masz tu, trzyma się przede mną, Zipek. Co to miało być w ogóle? Co ty sobie kurna myślałeś? Ja nie wiem, bo myślałem sobie, że... O kurde, ale przypadek. Myślałem, że w ścianę ktoś... Ja pierdolę, ty tu siedzisz, stary, przepraszam. Pokaż cię. O nie, jaki brudek. No nie wcieraj tego we mnie. Dobra, wiecie co, już może motek to jest nie tak zły pomysł, bo i tak tego nie podzielę. Czyli teraz musimy go zjeść, po pierwsze jak najszybciej, a po drugie nie możemy iść nad stołem, tylko musimy siedzieć idealnie prosto i jeść go nad sobą. Nie można uwalić ziemi, tyle wam powiem. Okay. Czyli jemy tak, zasada. Odchyleni do tyłu, tak. Żadna koszulka. Nie możesz uwalić ziemi, stary. Dobra. Jesteście gotowi? Tak. 3, 4, start. Aż się zamawiłem. Ja myślę, że to jest najgorszy pomysł na świecie. Jeszcze ze śmiechu mi gluty zaczęły lecieć z nosa. Paskudne. Co robisz? Chłopaki, ja zjadłem. Ale nie jestem pewny. Ej, na podłogę nie zrzuciłem prawie w ogóle. Przepraszam, Miłoszu, ale już ze śmiechu, jak ci się zaczęli. No dobra, zjedzone. Arbuz jest dobry. Chłopaki, jakaż rzeźnia to jest, a nie jedzenie arbuza. Ale na szczęście... no! Na szczęście od razu dobrze widać wyniki, ponieważ od lewej do prawej jest najmniej brudny i najbardziej brudny. Najgorsze wpadło mi do spodni do majtek, tu się wlało, bo miałem taką kubkę wody tutaj i ona wsiąknęła. Majtki też masz białe, bo też się liczą. Więc w tej rundzie wyniki są jasne. Wygrał Zipek. Co? Jest! A ogólne wyniki? Chyba też wygrywam, nie? Ogólne wyniki? No, można zauważyć. Teoretycznie masz 1-1 ze mną. Kolejna konkurencja to Simon Mówi. Mamy tutaj przygotowaną wielką kupę błota, która... Czemu tutaj jest kałuża w ogóle? Czemu tu jest właśnie więcej wody po mojej stronie? To jest łajno. To jest łajno. Pora w takim razie przywdzieć nasze barwy bojowe. O nie! I zacząć teraz grać w Simon Mówi. Czyli co, robimy kroka? Tak. Simon Mówi, zrób krok do przodu. Ale to jest zimne! O, ja nie mam wody tutaj. Simon Mówi, zrób drugi krok do przodu, czyli dwoma nogami. O nie, ale będziemy ale tu jest zimne. O, czuję, fajnie. Tak, na pewno, ty Łukasz czujesz. Nie, tu, opa. Wiesz co jest u mnie? Każ mu proszę, Simon powiedz mu, że jest... O, sorry! Simon Mówi, Łukasz i Zipek zamieniają się miejscami. Kurde. Nie! To jest zły pomysł! No! Zobacz, co się dzieje, Łukasz. Ja pierniczę, to jest nieprzyjemne. Klękacie na prawe kolano. Dobrze. A byłem w stanie klęknąć, tylko czekałem, czy wy to zrobicie. Dobrze, Simon Mówi, klękamy na prawe kolano. O nie, błoto. Ty, moja sztucerka. O nie, mokro! No. I co, modlić się teraz? Simon Mówi, dajemy prawą rękę do góry i śpiewamy ładnie. La 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 la. La 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 la. Nie było Simon Mówi. Nie było Simon Mówi. Co za pech, odpadamy. Dobrze, za karę osoba, która dobrze zrobiła, dostaje błotem. Nie, Ale cię wkopał. Dobra, kara to jest jedna pompka. O, ale tak, żeby dotykać ten ziemi, no, prawda? To już jak umieją zrobić, żeby dotykać, to spoko. Jest. Nie ma mowy, jestem silniejszy. Ja mam rękawice, potem je zdejmę i będę czysty. Simon Mówi, wstać. Ale nieprzyjemnie. Simon Mówi, trzy pajacyki. O nie, jak to blisko. Simon Mówi, robimy challenge, kto najdłużej utrzyma planka. Co? Bocie? Co? Moja matka mnie utrzymać nie mogła, ja mam plankę. Ja teraz pierwszy raz zrobię plankę na poważnie. Ja też pierwszy raz w życiu robię po prostu. Żeby się nie uwalić, ja pierdzielę. Ja nienawidzę tego robić, naprawdę. Mam słaby, to jest na brzuch czy na co? Na brzuch, no. Na brzuch, ja mam słaby brzuch. Mam gruby brzuch, znaczy mam duży brzuch. Jak ktoś to mów, czy ktoś tam wystawia dupę, bo jestem wysoko. Ja dotykam przez cały czas noga, czuję, że ciało. Ej, bolą od tego ręce, też czujecie kamienie wbijające się? Nie, ale mnie już boli. Łukasz, ucz mnie, jak zwiększać swoje siły. Ja nie wiem, ja tego nie robię brzucha. Dlatego na siłowni. Mi się trzęsie dupa jak posrany. Ja cały się trzęsę. Jak się trzęsie?
jeden jak cię trzęsie, ja ale też. Ale wiesz, że tak powinno być. No tak, wiem, normalne. To się mogę robić nie trzęsąc się. To jest mocne, ile jeszcze musimy to zrobić? Ja mam największą wagę z was wszystkich. Ale panowie! Kurde! O nie! Czemu oni upadli, a ja i tak dostałem? Ja stwierdziłem, że... Nie, nie, fuck! No przestań, już jesteśmy i tak mówili! Ej, a chłopaki, jak byście zrobili tak? To nie ma sensu. Co to miało być? Patrzę na to. Nie robi tego, proszę. Daj klapnąć raz. Nie. Raz. Gratulacje, Simon. Simon mówi, zostało dobrze wykonane. Słuchajcie, ostatni challenge. Ostatni w tym bajorze. Gdzieś tutaj ukryłem klucz do Mystery Boxa. Gdzieś idzie, pokaż jeszcze raz. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. No. I kto go znajdzie, może go otworzyć. Dobra. Już? Dobra. Start. Nie, Łukasz, to... Nie. Czemu wszyscy szukamy tu właściwie? Czemu ty, ja mam... A ty, Ernest, nie szukasz? Ja szukam. Ja mam wyrąbany. Szukajcie chyba bardzo dokładnie. Nie. Czujesz się jak tak gramy w Śnieżki? Bo teżki? O nie. Śnieżki błotne. Śnieżki błoteżki. A gdzie ty? Czemu tu jest w ogóle patyk tej ziemi? Czy wy to brali? Ej, gdzie jest klucz? Gdzie jest klucz? Ej, to jest mega ciężkie zadanie, stary. Daliś klucz w czymś takim? Ja mam wrażenie, że już dawno powinienem Ja mam wrażenie, że ktoś ma go w kieszeni już. Nie. Miałem taki plan, serio, ale nie znalazłem go, bo mi wypadł. Ej, no, co ty robisz? Dziwę, chcesz dotknąć? Czekaj. O kurde. Mi się wydawało, że gdzieś go widzę. O! Nie ma go tu! Nie, nie mów, przerobiłeś cycki cały czas. Mam! Robił cycki cały czas! O, mam dzięki. Cycki dodałem. Wyrzuciłem, bo się zestresowałem. Czemu ci oddałem? Kurde. Dobra robota, stary. No, ale łapy w ogóle. Ja myślę, słuchajcie, że trzeba by Ernestowi podziękować i przytulić go po prostu. Ja, no, tak. Nie, nie, proszę. Proszę! O nie, dwa żuki gnojaki mnie przytulają! Ale jesteście śliscy i nieprzyjemni! Ogłaszam wyniki! Pierwsze miejsce Ernest, drugi Zipek, trzecie Łukasz. Yes! Oraz Ernest ma też do Mystery Boxa kluczyk, więc ma z podwójnym zwycięzcą. Pokażę ci, co w nim jest, ale może najpierw się trochę wyczyścimy. A my teraz, tak jak Łukasz wpadł na dobry pomysł, zrobimy sobie fotkę na Instagrama, więc followujcie nas wszystkich. Macie tutaj nasze Instagramy, się powyświetlają. Tu są. Zbijajcie i co? Robimy fotę. Ostatnia konkurencja polega na tym, że będziemy rzucać w osobę zamkniętą w boksie zielonymi balonami. I na kim będzie najmniej farby, ten wygrywa. Nie! Jeszcze nie zaczynamy. Dobra, czyli ja jestem pierwszy, zdejmuję okulary na starcie. Nic nie widzę, od razu mówię, więc mogę mieć troszeczkę trudniej. Lecimy. I jest tak, że każdy z was ma dwa rzuty. A ja rzucę tak, bo... Ja pierdziałem, Łukasz, stracisz! Zmarnowałeś właśnie jeden. Chłopaki, przypadkowo mi się rozwaliło, moja tura się skończyła, następna nie, masz osoba. Jeszcze jeden. Nie, masz jeszcze jeden rzut. A, kurde! Nie, mogę się wycofać jeszcze z odcinka? Nie. A chcesz dostać? Dobra. Gotowy? Muszę się zastanowić i rzucić. Dobra. Raz, dwa, trzy! Oooo! Znowu mi pęk przed tym i dopiero Łukasz. Ale poleciało. Moja kolej. Ernest, jaką masz technikę? Napierdzielam z całej siły. Dobra, ja mam jeden pomysł teraz. Po prostu zamykam oczy i to się nie wydarzyło. Koniec. Shit! Nie, drugi! Pięknie. Dobra robota, Ernest. Jestem strasznie słaby we wciskaniu się w miejsca. Jest sol. Zemsta. Jesteś gotowy? Tak. Na pewno? Tak. 100%? Tak. Au! Ty dostajesz w twarz i... Upaliłem prawie kamerę! Dobrze, że było. No. Dobra, czyli jeszcze raz. Jesteś gotowy? Tak. Druga tura, uwaga. No co? Ja myślę, że to się rozpryśnie bardziej. Dobra, zwaliłem. Ale fart. Przeczyłem wszystko, myślałem, że to się rozpryśnie, a nie, że zostanie na ścianie. Dobra, po raz kiedy? No, dawaj. Ale nie widać za twarzą. Mocno. Kurde, trzeba trafić w ubrania Ernesta, no. Ten to jest taki, taka gruszka. Dwa. Nie! O kurde! Stało się! O nie! Green screen. Co się wydarzyło? Dostałeś też? No tak. Nie widzę. A jak? Tu masz na ręce jedynie. Ale malutko. Ale kamera nie dostała. Piona mordo. Dobrze, patrz jaki wychodzi gremlin zielony. Ja pierwszy, bo muszę dokonać zemsty na Łukaszu. Nie zdążyłem nawet się zastanowić. Teraz moja kolej. Pięknie. No nie! No! Jaka morda zielona! Kto ma najmniej?
kto ma najwięcej. No najmniej ma ewidentnie Zipek, potem Ernest, no i na końcu... Chociaż kurczę, nie wiem. Ja myślę, że Ernest i Łukasz mają dość podobnie z swoją drogą, bo Ernest ma... Ernest ma 30, ale z tyłu, zobacz ile on ma z tyłu. Ale ładnie. Ty pokaż tył. Teraz to pewnie... Teraz nie, no Zipek miał... Ja myślę, że tutaj jest Zipek wygranym, a chłopaki sprzątają. Dobra, i teraz ostateczne wyniki. Tak, widzowie, wy też możecie pisać, kto według was jest wygranym ogólnym, kto teraz jest z nas najczystszy. Ogólna punktacja wyświetla wam się tutaj i ile było punktów w ogóle? Ja mam 8. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się już jutro, tu na tyle, na razie.